stopniu nie te same, ponieważ jest bardzo wielu ludzi, którzy nie poczuwają się do solidarności czy tożsamości z którąkolwiek z istniejących partii, podczas gdy nie są w stanie zaakceptować działań PiS-u, działań władzy. Czyli są przeciwko tej władzy, jej praktykom, jej stylowi, a zarazem nie utożsamiają się z żadną z tych partii. W sondażu to widać, bo tak. Te dwie partie Nowoczesna i Platforma mają łącznie około 30 punktów poparcia. No tak mniej więcej no, to 16 plus 11. No. Otworzyła się nowa przestrzeń. A KOD ma 45. To jest wirtual, to 45. Ale mniej mi się wydaje, że to są jednak inne rzeczy. Pytanie jest takie, czy poparcie dla KOD może się przełożyć na akt polityczny w głosowaniu. To jest pytanie następne. Ja bym jeszcze zwrócił uwagę na jeden taki nieszczęśliwy fenomen naszej polityki. Otóż nieszczęścia, które przyniósł nam Jarosław Kaczyński, ono też na tym polega, że paraliżuje myślenie opozycji. Wyobraźcie sobie, gdyby dzisiaj Kaczyński wydał decyzję, że wszystkie te zastrzeżone punkty dotyczące te inkryminowane punkty, że on realizuje. Tak, jest, przysięga jest trzech posłów i tak dalej, trzech sędziów. Po co ma istnieć KOD? Czy ten KOD ma jakiś inny standard wtedy do wywieszenia? Czy też kontynuuje, że tak powiem, śledzenie demokracji, w sensie obrony demokracji. Sprawa się niezwykle komplikuje. Opozycja nie ma na razie żadnego zasadniczego hasła poza obroną demokracji, w związku z tym stąd się bierze siła i atrakcyjność KOD-u. Oczywiście. Na tym to jest jasne, ten front jest nieuchronnie postawiony. Zgodnie z tym, co mówisz, zebrać tlen od opozycji, gdyby Jarosław Kaczyński postanowił rządzić w Polsce demokratycznie, legalnie, tak, no to co by z tym było złego? To by było w porządku. Ja jestem demokratą. Gdyby Jarosław Kaczyński, bo gdyby on tylko tego nie ma i nie będzie. Gdyby on odpuścił sprawę Trybunału, to Trybunał podjął słuszne decyzje w sprawach różnych absurdalnych ustaw. To, co powiedziałem, oznacza tylko, że ja nie uważam, że tego frontu nie ma. On jest i on jest śmiertelnym zagrożeniem dla demokracji polskiej. Tak czy inaczej, no w tym sensie, że jest to walka o demokrację, po prostu. Tak czy inaczej, nie zdejmuje to obowiązku z opozycji we wszystkich jej partiach oraz w KOD-zie, który też traktuje jako formację opozycyjną, obowiązku myślenia też, że tak powiem, w innych sprawach i na inne tematy. Ja nic nie słyszę od opozycji, jaka jest jakakolwiek oferta, jakakolwiek dyskusja o Polsce, o problemach, o pielęgniarkach. No jest tysiące rzeczy. Tego w ogóle nie ma. Dla mnie bardzo ciekawe rzeczywiście, że te pielęgniarki nie dostały wsparcia partii opozycyjnej. Ale ja myślę, że to jest bardzo proste. Nowoczesna wcale nie chce im więcej płacić, bo to jest partia balcerowiczowska, a Platforma skonstruowała ten system, z powodu którego one protestują. Myślę, że to jest jeszcze prostsze, bo ty mówisz, że to ze względów programowych. Ja prawdę mówiąc mam wrażenie, że oni nie mają głowy do takich cudzysłów drobiazgów. To, przepraszam, powołałem się, wczoraj sobie włączyłem, na szkło kontaktowe, gdzie prowadzący bardzo słusznie zwrócili uwagę. Na co zwrócili uwagę? Po informacjach w TOK FM. Poranek Radia TOK FM. Reklama. Na stadionach szał, Polska w piłkę gra. Akcja szał i gol! Euro. Smart TV Thompson 40 cali Wi-Fi za 1350. 100 Hz 32 cale Philips za 899. Nanokrystal 50 cali Ultra HD Samsung za 3290. W sklepach Euro i na euro.com.pl.
Tyle tych rachunków co miesiąc. Telefon, internet, telewizja. Mam wrażenie, że strasznie za to wszystko przepłacam. Po co przepłacać? Połącz usługi w Smart Dom. Jak to? Przenosisz numer do plusa, bierzesz do tego internet za pół ceny i telewizję za złotówkę. Wszystko za jedyne 76 zł z gwarancją najniższej ceny. Ale co to znaczy? Że jak znajdziesz gdzieś taki zestaw taniej, to zwrócą ci różnicę. Jak masz Smart Dom, wiesz, że nie przepłacasz. Sprawdź sama. Szczegóły na plus.pl, cyfrowypolsat.pl lub w punktach sprzedaży. Z dekretu Napoleona w hipermarketach Carrefour panować mają jakość i niskie ceny. Zatem cukier ma kosztować 2,39 za kilogram, a kalafior tylko 2,99 za sztukę. Oferta ważna do 6 czerwca. Carrefour, to wszystko dla ciebie. Kiedyś ból nóg i żylaki to był dla mnie duży problem. Już nie jest. Odkąd stosuję Diohespan Max z maksymalną dawką. Nie zmienię Diohespanu na nic innego. Dodatkowo badania potwierdzają, że użytkowniczki Diohespanu nie muszą rezygnować z aktywności fizycznej. Diohespan Max. Maksymalna ulga dla nóg. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Diosmina 1000 mg w jednej tabletce. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Zostań smokiem biznesu. Przyjedź na targi China Home Life Show i zobacz ofertę ponad 1000 najlepszych chińskich dostawców z wielu różnych branż. Po prostu zrób dobry interes i wygraj wycieczkę do Szanghaju. China Home Life Show i China Machine X. Od 7 do 9 czerwca. Warsaw Expo Nadarzyn. Magnetyczne spojrzenie, podkreślone długimi i gęstymi rzęsami. Tylko jak to osiągnąć? Próbowałam już chyba wszystkiego. Odkryj Regenerum, regeneracyjne serum do rzęs. Serum z eyelinerem stymuluje cebulki, a serum ze szczoteczką wzmacnia rzęsy. Regenerum zagęszcza strukturę włosków oraz przyspiesza ich wzrost, a dzięki naturalnym ekstraktom jest łagodne dla oczu. Jeden produkt, podwójne działanie. Super! Dzięki Regenerum moje rzęsy stały się naturalnie dłuższe, grubsze i gęstsze. Już po 2 tygodniach. Regenerum, pełna regeneracja. Super okazje w Play! Jeszcze tylko przez 3 dni. HTC Desire 626 za złotówkę w abonamencie za 59 miesięcznie oraz HTC Desire 825 za złotówkę w abonamencie za 79 miesięcznie. Przenieś swój numer do Play. Szczegóły na play.pl. Play. Reklama. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje Tok FM. 8.20, Filip Kekusz, zapraszam. W dzisiejszym referendum pielęgniarki z Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie zdecydują o sposobie zaostrzenia formy protestu w szpitalu. Głosowanie rozpocznie się około 11.00. Strajkujące siostry rozważają całkowite odejście od łóżek pacjentów lub złożenie wypowiedzeń. Państwa OPEC nie będą na razie ograniczać wydobycia ropy naftowej. Na wczorajszym spotkaniu przedstawiciele członków kartelu nie ustalili nowej polityki w tej sprawie. Nie zgadza się na to m.in. Iran, który walczy o nowe rynki zbytu po tym, jak zniesione zostały międzynarodowe sankcje gospodarcze na Teheran. Dziś do Paryża dojdzie kulminacja fali powodziowej na Sekwanie. Poziom wody może dojść do 6 metrów. To oznaczałoby zalanie podziemnej stacji kolejowej w pobliżu rzeki. Woda już wystąpiła z brzegów i zalała niektóre bulwary. Z powodu ryzyka podtopienia nieczynny jest dziś m.in. Louvre, a pracownicy muzeum przenoszą eksponaty z parteru na wyższe piętra. Szczęśliwie zakończyły się poszukiwania 7-letniego chłopca, którego na północy Japonii rodzice za karę pozostawili w gęstym lesie. Dziecko zaginęło, zostało odnalezione po 6 dniach w pobliżu bazy wojskowej. Chłopiec jest żywy, nie ma śladów obrażeń. Informacje sportowe. Krzysztof Sandecki, zapraszam. Dziś poznamy finalistów tenisowego French Open. O 13.00 na korty wyjdą panie. Liderka rankingu WTA Serena Williams zmierzy się z sensacyjną półfinalistką Kiki Bertens. Holenderka zajmuje dopiero 58. miejsce w rankingu. W drugim półfinale Garbine Muguruza zagra z Samantą Stosur. O finał u panów powalczą broniący tytułu Stan Wawrinka i Andy Murray oraz lider światowego rankingu Novak Djokovic i Dominic Thiem. Szanse na grę w finale debla ma Łukasz Kubot. Polak w parze z Austriakiem Aleksandrem Peją zmierzą się ze słynnymi amerykańskimi bliźniakami Bobem i Mike'iem Bryanami. Anglia lepsza od Portugalii. Na Wembley gospodarze wygrali 1-0 po golu Chrisa Smallinga w 86. minucie spotkania. Portugalczycy grali bez Cristiano Ronaldo i Pepe, którzy dołączą do drużyny dopiero w niedzielę, a od 35. minuty musieli radzić sobie w dziesiątkę, bo czerwoną kartkę obejrzał Bruno Alves. Dla Anglików był to ostatni mecz przed rozpoczęciem Mistrzostw Europy. Portugalia zagra jeszcze towarzysko z Estonią. Przed sądem w Barcelonie ruszył proces Leo Messiego, jeden z najlepszych piłkarzy
dziennikarzy świata musi się tłumaczyć z oskarżeń o to, że unikał płacenia podatków w Hiszpanii. W ten sposób napastnik Barcelony miał narazić skarb państwa na stratę ponad 4 milionów euro. Argentyńczyk twierdzi jednak, że o niczym nie wiedział i że swoje interesy w całości powierzył ojcu i prawnikom. Prawda jest taka, że nic nie wiedziałem. Poświęciłem się całej grze w piłkę, ufałem ojcu i prawnikom, których wybrał, i nie miałem o niczym pojęcia. Czy kiedykolwiek pytał pan swojego ojca o te sprawy? Czy płacił podatki dochodowe w Hiszpanii od tych kontraktów? Nie, nigdy go o to nie pytałem. Wiadomo, że ani piłkarz, ani jego ojciec nie trafił do więzienia. Prokurator żąda dla nich 22 miesięcy kary, czyli mniej niż 2 lat, od których trzeba odsiadywać wyrok. Na zakończenie koszykówka. Stelmet Zielona Góra po raz drugi z rzędu został mistrzem Polski. Wczoraj Stelmet wygrał w Radomiu z Rosą 64-53 i zwyciężył w całej rywalizacji 4-0. MVP finałów został Amerykanin Dee Bosty. Tymczasem w NBA koszykarze Golden State Warriors pokonali Cleveland Cavaliers 104-89 i w rywalizacji finałowej objęli prowadzenie 1-0. Ekipa Warriors broni tytułu. Pogoda. Dzień będzie raczej słoneczny, więcej chmur na południowym zachodzie i tam deszcz. W górach możliwe burze. 20 stopni w Katowicach, 21 w Krakowie, 22 we Wrocławiu, 25 w Łodzi i Trójmieście, 26 w Warszawie i Szczecinie. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Poranek Radia Tok FM. Witam ponownie, Jacek Żakowski. To jest piątkowy poranek w Tok FM. 25 minut po 8. Tomasz Wałek, Tomasz List i Wiesław Wadyka są z nami. I Tomasz List teraz dokona ujawnienia. Nie, ja chciałem powiedzieć, że koledzy ze szkła kontaktowego słusznie wczoraj zwrócili uwagę na to, co mnie też uderzyło. Znaczy, bardzo ciekawy fragment z rozmowy mecenasa Giertycha z Moniką Olejnik, gdzie on mówi o konkretnych zapisach w konkretnym projekcie ustawy, która de facto dawałaby prawo, gdyby weszła w życie, wywłaszczania prywatnych biznesmenów, na przykład jeśli oni się nie podobają władzy. No i szokujące jest nie to, że on to mówił, tylko ja mówię, pod diabła my mamy dwie duże partie opozycyjne, które, jak rozumiem, mają swoich ekspertów, które mają pieniądze z budżetu, skoro przez X czasu nikt z tych partii nam o takim cudzysłów drobiazgu nie powiedział, że tu za chwilę może być zamach na prywatną własność w Polsce. I tu wracam do tego, co powiedziałeś. W związku z tym zgaduję, że opozycja nie zajmuje specjalnie stanowiska w sprawie Centrum Zdrowia Dziecka, nie z jakichkolwiek powodów programowych, tylko dlatego, że od pół roku, jak Katarynka powtarza swoje sprawy. A ja myślę, że nie tylko, że... Pogódź nastał. Nie, tu nie chodzi o pogodzenie. Wydaje mi się, że o ile rzeczywiście Nowoczesna z przyczyn natury ideologicznej nie angażuje się w kwestie pielęgniarek, o tyle Platforma, mam takie wrażenie, nie robi tego nie tyle z powodu własnej nieudolności czy przysypiania, czy przymykania oczu, ale dlatego, że obawiałaby się ataków o to, że próbuje upolitycznić tak delikatną społecznie nabrzmiałą sprawę. Nie, oczywiście, ale myślę, że to... Ale właśnie, wiesz, Platforma może nie powinna całkiem naśladować PiSu. Ta nadmierna... Łukasz Pawłowski, człowiek, powiedział taką rzecz, która mi się wydaje jednak istotna, że ten system od lat był postrzegany jako system, który doprowadzi do tego, że w Polsce nie będzie pielęgniarek po prostu. Tak? I od iluś lat o tym mówiono, pisano, ostrzegano, Marek Baliski, pokazywano statystyki i tak dalej. A każdy rząd miał swoje białe miasteczko albo coś podobnego. I teraz to spada na PiS, który oczywiście ma kłopot, bo nie pomyślał o tym, tak? Ale jest to ewidentnie wina Platformy, że nie rozwiązała w żaden sposób problemu emigrujących i starzejących się dramatycznie pielęgniarek. To jak miałoby rozwiązać tak między nami, biorąc pod uwagę, że... Przez bardziej sprawiedliwe rozłożenie w służbie zdrowia i przez dofinansowanie większość podwyżek w służbie zdrowia skonsumowali lekarze, to jest absolutne, ale też powiedzmy sobie szczerze,
że gdyby dziennikarzom tak łatwo było się transferować do, nie wiem, Szwecji, Danii czy na Islandię jak pielęgniarką, to pewnie mielibyśmy ubytek stanu osobowego 1/4 w ciągu 3 lat przynajmniej. No zwłaszcza, a teraz to moglibyśmy 3/4. No, ale teraz jeszcze jedna rzecz, ale to jest kwestia różnicy. Jeżeli różnica wynosi 5 razy w płacach między pielęgniarką pracującą po jednej stronie Odry i po drugiej, a wynosi 5 razy, to to jest nie do utrzymania. Gdyby wynosiła 2,5, to już nie wszystkie by wyjechały, bo rodzice, groby, dzieci. Wiesz, mówisz o tym, że i słusznie, że Platforma oczywiście ma nieczysty bilans w tej sprawie, co krępuje jej ewentualną krytykę. Każdy rząd, łącznie z wrażliwym społecznie podobnym. Ale jednocześnie. A to tylko podobno. Jednocześnie mamy sytuację, kiedy minister zdrowia mówi, że chodzi o kasę, tak? Czyli posługuje, a jeszcze przed sekundą słyszeliśmy o tym, że to poprzednia władza z absolutną pogardą traktowała ludzi, że minister przez tydzień nie idzie do nie rozmawia, nie podejmuje żadnych rozmów z protestującymi pielęgniarkami, a propagandowe, programowy biuletyn rządowy czy pisowski w TVP przez tydzień o tym strajku w ogóle i to też nadaje się do krytyki ze strony opozycji. Tego też w zasadzie nie słyszałem. Tak, ale zobaczcie, jedna rzecz. Ten Radziwiłł, który mówi, że chodzi o kasę. On oczywiście mówi. Prawda. Jemu też chodzi o kasę. On nie chce dać kasy po prostu. Tak? Spór jest o kasę, ale ta kasa determinuje tragiczne warunki życia i pracy dziesiątek tysięcy ludzi w Polsce. Tak się kompromituje. Ale teraz jak on uważa, że jak powie, że chodzi o kasę, prawda, to nagle to będzie temat wstydliwy. No tak, pan książę, bo spróbował poszczuć. Że społeczeństwo poprze rząd przeciwko populistkom, czyli pielęgniarkom, tak? Ale tak czy inaczej zderza się w tej chwili, to jakiś ruch studio, przepraszam, zderza się w tej chwili rzeczywistość z populizmem, obiecanki, cacanki ze skrzeczącą rzeczywistością. I ja tylko zacząłem ten temat, chcę powiedzieć, że opozycja ma też na głowie i na moralności takie pytania jak właśnie służba zdrowia, jak pielęgniarki. Nie może się uwolnić od tych pytań. Nie tylko dlatego, że odpowiadała praktycznie w poprzednich latach. Też zabałaganiła tę sprawę, ale też wyobrażam sobie, że dorosłość polityczna opozycji polega na tym, że ona ma w każdej sprawie pogląd merytoryczny, że prezentuje jakąś opinię, że ma ekspertów i tak. Ja słyszę, że Platforma szykuje się do jakiegoś programowego kongresu gdzieś na wrzesień, tak? Ja już się boję tego programu i boję się tego kongresu. Będzie nuda potworna, będą innowacje, będzie modernizacja, wszystko będzie, prawda? Przyspieszenie i tak dalej. Na co dzień tego w ogóle nie widać. Nie widać jakiegoś pobudzenia, jakiejś aktywności, ale za to... Znaczy widać tylko na innym kierunku. Ale za to... Troszeczkę bym zapalenizował. Ale za to zajmujemy się posłem Kamińskim. A do tego zaraz przejdziemy. I mi się wydaje, że właśnie na przykład w takim Koszalinie, gdzie Platforma rządzi, gdzie są taka grassroot, ta trawa partyjna, polityczna, że to jest ciekawe, że tam jest poszukiwanie refleksji, jest refleksja na temat krytyczna, na temat błędów okresu, kiedy Platforma rządziła i tak dalej. Chciałbym oświadczenie złożyć. Że to nie jest pustka. Już się boję. Że to nie jest pustka. Chciałem złożyć oświadczenie. Otóż Tomasz Lis sugeruje, że tutaj rozgościła się w tym studiu partia herbaciana. Ja należę do partii kawy z mlekiem. Wypraszam sobie. Ale w odniesieniu do... Ja myślę, Tomasz, ty należysz do brytyjskiej okupacji. W odniesieniu do tego, o czym mówiłeś, to ostrzeżenie mecenasa Giertycha przed zamachem na własność prywatną, mówiąc w skrócie. To jest, nawiązując z kolei do panoramy, którą kreślił tutaj profesor Ładyka, to jest otwarcie kolejnego frontu. I ja się absolutnie nie obawiam tego, że KOD-owi może zabraknąć, jak mówicie, tlenu, gdyby, co zakrawa na coś bliskiego niemożliwości, gdyby prezes Kaczyński nawet odpuścił z Trybunałem Konstytucyjnym. Nie odpuści, ale nawet gdyby. To przecież ten front jest tak niezmienny,
niezmiernie rozległy, szeroki. On dotyczy właściwie nieomal każdej kolejnej dziedziny tylko życia. Samorządy, sądownictwo, służba cywilna, media, własność prywatna, obrona ziemi. Gdyby był sejny, to jest sytuacja trochę inna. Tak, ale gdyby był trybunał, to te problemy byłyby przejściowe. Trybunał jest Rubikonem. Sądownictwo na czele z Trybunałem. Ja przyznaję, ja nie mam poczucia, że sprawowanie władzy przez PiS jest niemożliwe z natury. Ono jest niemożliwe ze względu na to, co PiS robi. Prawda? I czyli z natury, bo, tak, gdyby robił, bo taki PiS jest. Gdyby robił inaczej, nawet jeszcze tak, jak było w okresie pierwszych rządów PiS-u, kiedy uchwalał różne straszne, niegłupie rzeczy. Tylko rozróżnił ich fazę Marcinkiewicza i fazę Kaczyńskiego. Słynno, ale nawet w fazie Kaczyńskiego. Trybunał jednak odstrzeliwał nawet w fazie Kaczyńskiego. I Trybunał działał, tak? I wtedy to były, moim zdaniem, rządy błędne, ale dopuszczalne. A dziś mamy zamach stanu i to jest ta różnica. Gdyby zamach stanu się skończył, to też stosunek tej władzy by się różnica, moim zdaniem, polegała na tym, że o ile rządy pisowskie, ale z premierem Marcinkiewiczem na czele mogły być akceptowalne o tyle, kiedy do władzy jako premier przyszedł Jarosław Kaczyński, to rozpoczęły się rzeczy groźne i ponure. Wtedy zaczęły się historie zaliderować. Ale mówimy o innej akceptacji. Ty mówisz o akceptacji w sensie polityczno-emocjonalno-estetycznym, a Jacek mówi słusznie... Bardzo wymiernym, nie tylko estetycznym. Akceptacji w sensie legalistycznym. I w sensie legalistycznym, tak długo jak Trybunał był, a był w stanie odstrzelić każdy pisowski projekt, bo miał taką każdy władzę. Zły pisowski, tak, znaczy każdy projekt, czyli zły. No to system funkcjonował zgodnie z regułami gry. To prawda. Więc w tym sensie nawet ekscesy władzy miały inną miarę, bo był jednak arbiter. No tu jest różnica, moim zdaniem, jakościowa. Znaczy ta nieobecność Lecha Kaczyńskiego, do tego wracam, myślę, że to ma znaczenie bardzo duże. Myślę, że nieobecność Lecha Kaczyńskiego spuściła ze smyczy potwory typu Ziobro, prawda, i potwory, które są w Jarosławiu. Przestały się ograniczać. Doskonale był spuszczany ze smyczy w czasie poprzednich rządów PiS-u. Myślę, że rodzina Barbary Blidy tutaj by polemizowała w tym punkcie z tobą, mimo Lecha Kaczyńskiego. No tak, albo Lecha Kaczyńskiego, czy jeszcze... No tak, ale to nie przybierało takich systemowych, czy Andrzeja Lepera, aż takich systemowych wyrazów. To prawda, że wtedy uderzali punktowo pod tytułem podsłuchujemy x lekarzy i jednego bierzemy za wszasz i go niszczymy. Ale jako. Przez ciebie... A teraz załatwiamy wszystko blokowo. Ale wspomniany przez ciebie Roman Giertych nie miał najmniejszych złudzeń, że po Lepperze przyjdzie kolej na niego. A nawet jest taka... Jak dzięki temu zmądrzał? Taka teoria, że on był pierwszy, tylko nastąpiła zmiana kolejności. Wszystko jedno. No nie wszystko jedno, ale teraz będą bardzo ważne informacje i po informacjach wrócimy do państwa. Może przewidzimy, jakie będą wyniki Mistrzostw Europy w piłkę nożną. Albo i jeszcze ciekawsze, możemy to zrobić. Poranek Radia Tok FM. Rzecznik Kremla wyjaśnił sens niszczenia. W miejscu kolizji tworzy się ogromny korek. Policja w połączeniu ze skierowaniem do Senatu. Sens tworzy się w połączeniu. Połączenie. Połączenie. Od poniedziałku do piątku po 13:00. Zapraszam. Kuba Janiszewski. Reklama. Saturn radzi. Myśl technologicznie. Kupuj w Saturnie, a my zapłacimy ci za zakupy w supermarkecie Piotr i Paweł. Dostaniesz 100 zł za każdy wydany 1000. Kup na przykład pralkę Beko. Wsad 7 kg, 1000 obrotów. Klasa A+++ za 1089 zł i odbierz 100 zł na karcie podarunkowej Piotr i Paweł. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Panie prezesie, Tomek z marketingu został trafiony. A co on? Schoiki się urwał. Przecież miał czekać na sygnał. Jak sytuacja na plaży, pani Agnieszko? Plaża w naszych rękach. Zbliżamy się do przystani. A, to dobrze. A swoją drogą, te imprezy firmowe w hotelu Windsor nad Zalewem Zegrzyńskim są świetne. Mówiłam. Po powrocie porozmawiamy o podwyżce, pani Agnieszko. A teraz proszę, pani. Hotel Windsor zaprasza firmę. www.windsorhotel.pl.
Nawet najlepszy przepis na mięso jest do niczego, jeśli nie masz dobrego mięsa. A dobre to znaczy świeże, z polskiego chowu, dostarczane codziennie i zapakowane tak, żeby tę jakość i świeżość chronić. Dlatego na mięsie trzeba się znać. Albo brać je z pewnego źródła. A rzeźnik Lidla to gwarancja jakości. Teraz karkówka wieprzowa w plastrach kosztuje 7,99 za 560 gramów. 7,99. A szynka wieprzowa bez kości 9,99 za kilogram. 9,99. Rzeźnik Lidla. Po prostu świeżo. Nie sądziłam, że kiedyś to zrobię. Jednak pani w aptece przekonała mnie, żebym zamieniła swój bloker potu na Medispirant. Jest delikatny, doskonały dla mojej wrażliwej skóry, a przy tym rewelacyjnie blokuje pocenia aż do 7 dni. A najlepsze jest to, że Medispirant ma naprawdę dużą pojemność i kosztuje mniej niż mogłabym się tego spodziewać. Świetnie czuję się z tą zmianą. Spróbuj, przekonasz się sama. Medispirant. Bez potu na dobre. Wypróbuj również Medispirant żel przeciwko nadmiernej potliwości stóp i dłoni. Dostępny w aptekach. Dzień dobry Państwu. Tu na festiwalu jodłowania w szwajcarskim Interlaken mówi się, że takich wrażeń nie sposób zapomnieć. O jednych nie da się zapomnieć. O innych festiwalach po prostu trzeba pamiętać. Weź udział w odlotowym festiwalu cenowym lotu. Tylko do 7 czerwca loty w obie strony już od 199 zł. I to z bagażem w cenie. Kup bilet na lot.com w biurze podróży lub zadzwoń 801-703-703. Szukałam sprawdzonego leku na ból nóg i żylaki. Dlatego wybrałam Diohespan Max z maksymalną dawką. Nie zmienię Diohespanu na nic innego. Według badania TNS 9 na 10 użytkowniczek potwierdza, że Diohespan Max to według nich skuteczny lek na ból nóg i żylaki. Diohespan Max. Maksymalna ulga dla nóg. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Diosmina 1000 mg w jednej tabletce. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Widzę kulę. Nie, to piłka? Widzę bramki. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Widzę 7 bramek, które otwierają naszej reprezentacji drogę do półfinału. Wielka akcja w Mediamarkt. Tylko do 5 czerwca. Zrób zakupy za minimum 500 zł. A jeśli nasi wejdą do półfinału, całe swoje zakupy będziesz mieć za darmo. Na przykład kupując notebook Lenovo z procesorem Intel Celeron i systemem Windows 10 już za 1199 zł. Mediamarkt.pl. Reklama. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje Tok FM. 8.40, Filip Kakusz, zapraszam. Kilka tysięcy osób, przede wszystkim ze środkowej i północno-wschodniej części Francji, trzeba było ewakuować po kilku dniach ulewnego deszczu. Centra miast Namur i Longjumeau zostały całkowicie zalane. Woda z wezbranej sekwany wylewa się na bulwary w Paryżu. Największe muzea w stolicy będą dziś nieczynne. Pracownicy Louvru zdecydowali, że zgromadzone na parterze pałacu obiekty zostaną przeniesione na wyższe piętra. Władze Syrii dały zgodę na dostarczenie międzynarodowej pomocy humanitarnej do większości miast oblężonych przez rządowe wojska. Przedstawiciele Bashara el-Assada dopuszczą konwoje do 11 spośród 19 miast, wokół których armia utworzyła kordony. Na miejsce mają również przyjechać lekarze, by udzielić pomocy najbardziej potrzebującym. Wśród odblokowanych obszarów jest miasto Daraya, do którego międzynarodowa pomoc dotrze po raz pierwszy od 2012 roku. Stany Zjednoczone i Korea Południowa prowadzą rozmowy o budowie tarczy antyrakietowej. Ta miałaby chronić przed ewentualnymi atakami Korei Północnej. Negocjacje w tej sprawie rozpoczęły się w styczniu, po tym jak reżim Kim Jong-una przeprowadził czwartą w swojej historii próbę nuklearną. Z kolei we wtorek Pjongjang przeprowadził nieudaną próbę rakiety balistycznej, która teoretycznie mogłaby dosięgnąć amerykańskich baz w Azji i na Pacyfiku. Rozmieszczenie systemu antyrakietowego sprzeciwiają się zarówno Chiny, jak i Rosja. A w informacjach TOK FM o 9 powiemy o rządowym pomyśle dla rodziców, którzy pobierają świadczenia z programu 500+. Jesienią resort finansów ma wyemitować obligacje dla tych, którzy chcieliby zaoszczędzić te środki. Te obligacje mają być oprocentowane wyżej niż inne papiery wartościowe. Pogoda. Dzień będzie raczej słoneczny, więcej chmur na południowym zachodzie i tam deszcz. W górach możliwe burze. 20 stopni w Katowicach, 21 w Krakowie, 25 w Łodzi i Trójmieście, 26 w Warszawie i Szczecinie. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Radia Tok FM.
Witam ponownie, Jacek Żakowski, to jest piątkowy pranek w Tok FM, 42,5 minuty po 8. Tomasz Lista, Tomasz Wolek i Wiesław Władyka są z nami. Wiesław Władyka proponował, żebyśmy porozmawiali trochę o tym, co się dzieje w Platformie w związku z historią z Michałem Kamińskim. Nie, Kamińskiego akurat mi jest żal, bo wam, że nie powinien był się znaleźć w Platformie, w ogóle nie powinna go pojechać, zapraszać i tak dalej. Ale to, że Platforma próbuje iść w modelu partii, tropem PiSu, to znaczy, prawda, tego pociągania za sznureczki, w którym posłowie są kontrolowani, gdzie kto do kogo chodzi i tak dalej, to mnie bardzo zaniepokoiło. To mi się wydaje taką niepokojącą zarazą, bo to nie sam akt, tylko że to oddaje z tym myśleniu. To jest ten wszystkim detal, bo by się wszyscy zastanawiali parę miesięcy temu, jakim przewodniczącym będzie Grzegorz Schetyna, jakim liderem partii. Tak na nosa wydawało się, że ta partia pogruchotana po przegranej, że musi to, co jest najważniejsze dla niej w tym momencie, to jest odbudowanie ducha, tak? Tak sobie wyobrażam, że już w szatni, a na pewno następnego dnia po porażce Atletico Madryt z Realu, tam już była ciężka praca, żeby tych chłopaków, którzy akurat dobrze grali w przeciwieństwie do Platformy w kampanii, żeby postawić psychicznie na nogi. Wydawało się, że takim naturalnym odruchem Schetyny będzie taka polityka, powiedziałbym, jak mówią w Ameryce, dużego namiotu, że zapominamy o wszystkich swarach, wszystkie naprawdę, a nie na niby wszystkie ręce na pokład. Nie ma animozji, nie ma konfliktów z panem Protasiewiczem. Ewka zasuwa i każdy głos, każda pasja, każda energia, każda porcja energii jest niezbędna. Tymczasem rzeczywiście, a tu Kamiński chce wystąpić, a Kierwińskiego nie poinformował albo zgody nie uzyskał. Jakieś to wszystko dość żałosne jest. Ja mam wrażenie, że to się zaczęło, te problemy Platformy, jeszcze za czasów Donalda Tuska. Mówiliśmy tu już kiedyś, że paradoks Tuska polega na tym, że on z jednej strony stworzył niewątpliwą do czasu, ale niewątpliwą wielkość Platformy, potem tę samą Platformę rozłupał na pół, wszczynając tę bratobójczą wojnę ze Schetyną. Oczywiście obrotuje to w skrótem. Nie, nie, ale to ma swoje konsekwencje, bo moim zdaniem to poniewieranie, to przeczołgiwanie Schetyny pod kilem, ono jeśli nie złamało, to naruszyło kręgosłup samego Schetyny. Mam wrażenie, że to jest trochę inny człowiek. Gdzieś wyparowała... Zderzyły się dwie dość podobne osobowości, jeśli chodzi o myślenie, kierowanie zespołem. Może słusznie Tusk przeczołga pod kilem Schetynę, bo inaczej by miał straszny problem w tej partii. Tak rzucam otwarte pytanie. Najbardziej rozczarowujące jest to, co mówi Tomek Lis, no, że po takiej przegranej, po zapowiedziach, że będzie odświeżenie, odnowienie, że ruszą, że przeprowadzą remanent, że wystawią nowych ludzi, my mamy jakieś gierki tak, taktyczno takie na powierzchni, oraz gierki personalne. Gierki, bo to jest sprawa Protasiewicza, przypominam, jakieś różne regiony, które tam się coś dzieją, jakieś cuda, a to w Lublinie, a to coś. No, tutaj młody Wałęsa zawiesza swoją działalność partii. Teraz z kolei, co takiego Kamiński niby mówi, że spotkała go taka kara za słowa, no bo to w istocie rzeczy za słowa. Czy pamiętacie jakiekolwiek zdanie, które... Wstawienia go do szeregu, moim zdaniem. No, tak, ale to nie chodzi o meritum. To tym bardziej chodzi o wizję demokratyczną. No, jaka właśnie, to jest demokracja? Czy demokracja autorytarna? Demokracja szeregu. No ale tak, jakby nasze wyobrażenie, ale czy nadzieja jest taka, że Platforma nie będzie PiS. Platforma. Wewnętrznie na początek. Pokażcie mi inne partie, które działają tak, jak działają partie w krajach demokratycznych. To znaczy, że są zgromadzeniem polityków, którzy razem coś próbują robić, tak? To właściwie u nas jest dramatyczna próba tak, utrzymania takiej partii razem, prawda? Taka fundamentalistyczna, tak? Trochę tego jest w PSL-u. Gdzie jeszcze? Wiesz, ale to są może jeszcze... Poczekaj, to są dwie rzeczy, bo ja zgadzam się tu, Janina Paradowska, przez wiele lat, jak zarzucano Kaczyńskiemu czy Tuskowi akurat na tamtym etapie jednowładztwo, to ona zawsze mówiła, że inaczej się nie daje sprawować władzy. I być może w dużym stopniu
absolutnie niezbędne jest silne przywództwo. Tylko między silnym przywództwem, prawdziwie silnym przywództwem, znaczy inaczej, prawdziwie silne przywództwo, naprawdę D nie zawraca sobie tym, czy Kamiński był w studiu radiowym, czy nie był. Są ważniejsze sprawy. Ja sobie nie wyobrażam, żeby zawiesić. Kogo to obchodzi? Zawiesić posła CDU na przykład dlatego, że nie powiedział komuś tam, prawda, że gdzieś idzie. Ale ja bym wrócił do źródeł. Kolejny paradoks. Kiedy była mocna coś tam, platforma? Platforma była mocna wówczas, kiedy sprawował silne kierownictwo Tusk, miał przy boku bardzo sprawnego organizatora Schetynę, a gdzieś na skrzydłach funkcjonowały takie nie frakcje polityczne, ale pewne wrażliwości ideowe. To aż dziw przypominać, z jednej strony to był Gowin, a z drugiej pani Kota. Pani Kota nie ma, Gowin wiemy gdzie jest. Otóż w pewnym momencie to się zmieniło, bo nie te różne wrażliwości ideowe zapewniały Platformie równowagę, przestały ją zapewniać, a wskutek wojny wszczętej przez Tuska ze Schetyną rozpoczęła się, pojawiła się frakcja polityczna. Ale to nie jest prehistoria. To znajduje odbicie w dzisiejszym konflikcie. No, grupa Schetyny, grupa Kopacz. Czekajcie. Rozmawiamy i odtwarzamy tę klasyczną polską sytuację. Znaczy każdy mówi swoje bez względu na wszystko. Nie, to się przeniosło. Bo ja jeszcze teraz dorzucę, że moim zdaniem to jest jakiś dramatyczny problem polskiej niezdolności do demokracji w ogóle. Znaczy, że żeby nawet partia mieszczańska, państwa biznesu i inteligencja, jaką jest Platforma, żeby nie była w stanie demokratycznie procedować. Ta partia jest akurat w stanie demokratycznie procedować. To jest, ale wiesz dlaczego? Bo ona ma prawdziwe struktury społeczne. Stowarzyszenia, organizacje, kółka, ćmułka. Tak? Ale nie, Platforma też to ma. Tylko ja myślę, tylko wiesz co, Jacek, to jest pytanie, bo to jest pytanie o to, bo jeśli jest tak, jak ty mówisz, to dochodzimy do pewnego fatalizmu. Czyli krótko mówiąc, ten nasz gen demokratyczny, niezależnie od tego, czy to widzimy na płaszczyźnie, nie wiem, samorządu klasowego, samorządu jakiegoś tam wojewódzkiego, czy widzimy to w parlamencie, czy gdziekolwiek, czy w próbach poszukiwania jakiegokolwiek kompromisu między partiami z różnych stron podziałów politycznych, to znaczy, czy to w ogóle jest niemożliwe, bo my mamy taki gen, znaczy taki defekt genetyczny, czy może to jednak jest tak, i ja jednak bym przychylał się do tego drugiego, że może tak jest, że po prostu nikt nie spróbował. Bo łatwiej jest. Razem teraz próbuję, ja bardzo im kibicuję, bardzo bym chciał, żeby się udała taka partia mega demokratyczna. Bo gdzieś tam, pamiętamy, znowu prehistoria, przepraszam, ale tylko 10 sekund, bo jednak na początku ta Platforma była inna, a na pewno dramatyzm sytuacji jest taki, że kuriozalne, nie żałosne i smutne wrażenie robi to, co się dzieje, bo jeszcze przypominam, tylko tydzień czy dwa tygodnie temu mieliśmy w Polsce dyskusję, czy opozycja powinna pójść razem do wyborów i czy oni się dogadają między Nowoczesną a Platformą. Teraz zeszliśmy pięterko albo dwa pięterka niżej i mówimy o tym, czy oni się sami w Platformie dogadają. Ale to nie jest prehistoria, bo zauważcie. Prawem Kaczyńskim od razu ogłosił wybory. Czym się ideowo różni... To akurat tylko wiesz, tym mógłbyś ich zintegrować. To czym się ideowo różni Grzegorz Schetyna od Michała Kamińskiego, z którym jest w konflikcie? Moim zdaniem niczym. Kiedyś natomiast liberał Palikot różnił się od konserwatysty Gowina. To się zmieniło i nie wrażliwości ideowe zaczęły grać rolę, tylko walka polityczna. Obóz tak zwanej spółdzielni z panem Biernatem, grupa Schetyny. No tak, i odwzorowanie już nie... Ale skąd to się wzięło? Skąd to się wzięło? Z kosmosu spadło, to Rosjanie przywieźli. Nie, to w samej Platformie się zdarzyło. To my tak budujemy te organizacje. Organizacje oraz jest kilka takich prób zrozumienia tego, prawda, politologicznego. Mówi się, że właśnie od czasu dualizmu Tusk-Kaczyński
partie stały się partiami wodzowskimi, przywódczymi, prawda? SLD? I że nie było takie? Też tak było, ale tutaj po prostu to stało się dominującą zasadą. I oczywiście to działa jakoś, bo widzimy, że na przykład w PiS-ie to działa nadal, jest efektywne. Możemy mieć do tego stosunek moralny, prawda? Ale jest to efektywne politycznie. Było efektywne w Platformie, dopóki istniał i działał Tusk. Być może dlatego, że mu to słabo wyjechał. Ale Schetyna z kolei, Grzegorz Schetyna, próbuje powtórzyć ten model, zmieścić się w nim i brakuje mu tej siły przywódczej. To znaczy, no nie można sztucznie przy pomocy dyscypliny zbudować sobie autorytet. No nie da się. To ja bym chciał zabić. Bo profesor powiedział, że to jest efektywne. To jest efektywne dla gangu, który chce zdobyć zamek. Ale to dewastuje ten kraj. Tak, oczywiście, że to jest nieefektywne. Znaczy, jest jedna partia, która w tym 27-leciu, i teraz łatkę dostanę na czoło, ale trudno, nie pierwsza, nie ostatnia, która według mnie niemal wzorcowo funkcjonowała, powiedziałbym, wewnątrz i zewnątrz demokratycznie, chociaż zupełnie się wtedy nie zgadzałem z tym, co mi nie. Bo tam, jak pamiętamy, jak przyszło co do czego, to Tadeusza Mazowieckiego wycinano siekierą. To było paradoksalnie, albo nie paradoksalnie, nie SLD Kwaśniewskiego. Gdzie był Kwaśniewski, gdzie był Cimoszewicz, gdzie był Oleksy. Okej, gdzie był Miller, w porządku. Ja tylko mówię, że mieliśmy tam całą masę. No, z 20 wybitnych postaci. Osobowości, a już nie mówię o Borowskich, Rosackich i całej masie innych ludzi, którzy mówili własnym głosem, poważnych ludzi, poważnych polityków. I Kwaśniewski jakby czuł, że on nie musi egzekwować tego. Okej, może znowu był element integrujący pod tytułem cała reszta polityki chciała ich spoza tej polityki wyrzucić. Jak pamiętamy, potem już się trudniej im dogadywało, ale jednak był to model dorosłej polityki, gdzie było miejsce w tej drużynie na całą masę osobowości i poważnych ludzi o autonomicznej pozycji. Ale też do czasu i też się wypaliło. No tak, Żakowski ma rację, że mamy zmutowany gen. Znaczy, mi się wydaje, że podjęliśmy tego dlatego, żebyśmy poszli teraz i się powiesili gdzieś na dzisiaj w okolicy. Nie w taką tylko pogodę. Mówię to dlatego, że jak się ma zły test genetyczny i ryzyko jakiejś choroby, która za tym idzie, to trzeba mieć tę świadomość i go unikać, prowadzić zdrowy tryb życia i tak dalej. Teraz coś z tego polskiego niedemokratycznego genu wynika dla naszego trybu życia, na przykład dlatego, jakie powinny być wymogi w ustawie o partiach politycznych, jak powinniśmy ustawowo gwarantować, czy na różne inne sposoby pilnować demokratycznych procedur wewnątrz partii, które są naruszane od początku. Różne takie elementy. Ja myślę, że jak sobie z tego zdajemy sprawę, to wtedy możemy to korygować, ten chory gen. Plus jest jeszcze jedna rzecz. Oczywiście z różnych względów nie podoba mi, nam się model wodzowski. Tylko jest jeden warunek podstawowy, żeby system wodzowski mógł zafunkcjonować. Musi być wódz. Tak, ale żeby system wodzowski mógł nie funkcjonować w partiach politycznych, to musi być kultura lojalnej kooperacji różnych liderów wewnątrz tej partii, której właśnie tu nie ma. To znaczy, myślę, że w Polsce jest tak, że albo trzymasz za mordę, albo cię zrobił w konia. Tak, albo cię zrobił w konia. A musi być ten pośredni moment, tak? I tu jest ten deficyt. Ale tu dochodzimy do Czapińskiego i jego niezmiennej w tym punkcie diagnozy, że to jest coś, czego się... Ale też do Ledera. To tak, ale to jest coś, co się w normalnych krajach, czego się uczy w przedszkolu, w podstawówce, funkcjonowanie grupy, współpraca, umiejętność zawierania kompromisu, żeby każdy zrobił krok w bok, żeby się wszyscy na jakimś boisku, w jakiejś przestrzeni zmieścili. Jak w naszej trzódce, prawda? Tak, dokładnie tak. No tak. 13 lat. My tak pracujemy. Żadne małżeństwo tak zgodnie nie funkcjonuje, jak nie. Chcę ci pogratulować tekstu ostatniego, który napisałeś w Polityce. Bardzo dziękuję. Zaczęliście sobie robić dobrze, okej. O demokracji ludowej, która jak gdyby nam zaczyna teraz się panoszyć, czy nadchodzi, w odróżnieniu od demokracji, jak byśmy ją nazwali? Demokratycznej. Demokracji elitarnej, czy inteligenckiej. O tak, demokracji. Powiedzieć.
Nie, inteligentna, bo to jest opowieść o 27 latach, bardzo inteligentna, dziecku. I uważam, żeś bardzo trafnie powiedział, że jesteśmy w fazie budowy nowej demokracji, demokracji ludowej, która wymaga przywódców, silnej ręki, populizmu i ciemnego ludu. I ciemnego ludu. Bo z ciemnym ludem ma być robione. Proszę się nie wieszać. W przyszłym tygodniu profesor Władyka powie, jak przeżyć. Masz tydzień, Wiesiek, na przygotowanie się do odpowiedzi. Teraz jest 8:57, więc musimy się rozstać. Niestety za chwilę informacja Radia Tok FM, po nich specjalne wydanie magazynu EKG z Karpacza, na które zaprasza Maciek Głogowski. Maciek wyjaśni, dlaczego z Karpacza. Jutro kto chce, to się spotyka na imprezach kodowskich w wielu miastach Polski. Dziękujemy Tomaszowi Kopce, który był wydawcą dzisiejszego programu, realizatorowi Adamowi Maciejewskiemu. A w Karpaczu już dzięki Tomkowi wiemy, że jest konferencja Wall Street w Karpaczu. Tak się nazywa, przepraszam. Do usłyszenia za tydzień. To jest duża figura. Poranek Radia Tok FM. Całej audycji wysłuchasz w aplikacji mobilnej Tok FM oraz w archiwum na stronie tokfm.pl. Reklama. Na stadiona! Akcja Szauri Gol! Teraz w sklep Euro. Smart TV Thompson 40 cali Wi-Fi za 1350. 100 Hz 32 cale. Philips za 899. Nanokrystal 50 cali. Ultra HD Samsung za 3290. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Nareszcie w domu. Tylko te nogi takie ciężkie, zmęczone. Potrzebuję Fedimasan. Odprężający żel do nóg z nasadką masującą ze specjalnymi kulkami. Po prostu przekręcam nasadkę, wyciskam żel i zaczynam masować nogi. Składniki żelu Fedimasan uelastyczniają naczynia krwionośne nóg i dają przyjemny efekt chłodzenia. Nasadka masująca ułatwia wnikanie żelu, pobudza krążenie i rozluźnia napięte mięśnie nóg. Co za ulga. Fedimasan jest dużo lepszy niż zwykły żel do nóg. Fedimasan. Żel z masażem. Nadaj tym wakacjom naprawdę ekscytujący bieg. Przełam rutynę z nowoczesnym i dynamicznym BMW z serii 1 City Break Edition. Teraz z automatyczną skrzynią biegów w cenie. Już za 1170 zł brutto miesięcznie BMW Comfort Lease. Także dla klientów indywidualnych. Już dziś umów się na jazdę próbną u swojego dealera BMW. BMW. Radość z jazdy. Wojciech Jabłoński, fizjoterapeuta. Osoby przychodzące do mnie na zabiegi z reguły zdają sobie sprawę z potrzeby zażywania magnezu. Pytają mnie jednak, jaki magnez wybrać. Polecam im Neomax Kurcz, który sam stosuję. Suplement diety Neomax Kurcz zawiera magnez o znakomitej bioretencji, potwierdzonej badaniami. Ale to nie wszystko. Neomax Kurcz ma jeszcze inne istotne składniki. Jako fizjoterapeuta rekomenduję Neomax Kurcz. Neomak. Taki powinien być magnes. Dzień dobry Państwu. Tu na festiwalu jodłowania w szwajcarskim Interlaken mówi się, że takich wrażeń nie sposób zapomnieć. O jednych nie da się zapomnieć. O innych festiwalach po prostu trzeba pamiętać. Weź udział w odlotowym festiwalu cenowym lotu. Tylko do 7 czerwca loty w obie strony już od 199 zł. I to z bagażem w cenie. Kup bilet na lot.com w biurze podróży lub zadzwoń 801-703-703. 20 litrów. Jak się na świętej tradycji chrześcijańskiej, opartej na Piśmie Świętym, Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Piątek, 3 czerwca, minuta po 9. Informacje Tok FM.